kochani, nie wiem jak u Was wyglądają poranki, ale u mnie w domu poranek to taki dobry czas, kiedy odprawiam córkę do szkoły i mam czas dla siebie. Na to, żeby wziąć spokojnie kąpiel, żeby nastawić pranie, żeby poczytać książkę, żeby zrobić coś z myślą o własnym rozwoju, żeby przeanalizować wszystko to, co się usłyszało wcześniej, żeby ustosunkować się do emocji, które się powstały w wyniku usłyszanych lub przeczytanych słów. I ostatnio bardzo często wraca u mnie taki problem wdzięczności za pomoc. No, to jest taki problem, który jest temat, który wraca u każdego rodzica dziecka niepełnosprawnego. Bo na każdym kroku rodzic dziecka niepełnosprawnego ma objaśniane, że ma być wdzięczny. Ma być wdzięczny za to, że placówki oświatowe przyjmują ich dzieci, nie każą trzymać ich w domu. Ma być wdzięczny za to, że lekarz ich przyjmie. Ma być wdzięczny za to, że dostanie się do specjalisty bez kolejki. Bez kolejki, czyli za 3 miesiące, a nie za pół roku. Ma być wdzięczny za to, że urzędnik zrobi coś, co musi zrobić, bo to jest zgodne z, bo to należy do jego obowiązków wpisanych w różnorodne ustawy, w różnorodne przepisy. No i tak sobie naszła mnie myśl. Jak czułyby się osoby, które mają dostać pensję i mają umowę na tę pensję? Wiem, że takie sytuacje często istnieją i przez to niektórzy muszą walczyć o pensję i no niestety nie każdy pracodawca jest uczciwy. Ale wyobraźmy sobie sytuację, kiedy no, prawnie należy Wam się pensja, ale Wy tej pensji nie dostajecie. Co wtedy czujecie? Wdzięczność? Idziecie do sądu i walczycie. Udaje Wam się. Wygrywacie, bo prawo jest po Waszej stronie. Czujecie wdzięczność? Dziękujecie pracodawcy, że łaskawie raczył Wam przelać pieniądze? Co czują opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy zamiast świadczenia pielęgnacyjnego dostają jakiś zasiłek pielęgnacyjny, który jest 1/3, 1/4 kwoty, a należy im się świadczenie pielęgnacyjne, bo całodobowo zajmują się tym niepełnosprawnym. I oni mają czuć wdzięczność? Niektórzy nie mają siły walczyć, bo niepełnosprawna osoba pochłania tak dużo emocji i tak dużo czasu analizowania tego, w jaki sposób można jej pomóc, że już brakuje siły na sądy, że już brakuje siły na jakiekolwiek walki. A często są to walki comiesięczne o duperelki, które prawnie się należą. A wdzięczność czujemy. I są to sytuacje, kiedy po prostu każdy z Was wyciąga do nas rękę, każdy z Was bezinteresownie, i to nie jest pomoc, która nam się prawnie należy. To jest pomoc taka, którą Wy chcecie dać z własnej dobrej woli, ponieważ macie taki odruch, ponieważ wiecie, że jest nam potrzebna i że no, macie w sobie na tyle empatii. I to nie jest coś, co nam się prawnie należy. I wtedy jesteśmy bardzo wdzięczni, że istnieją osoby, które wyciągają do nas ręce, którzy chcą nas wspierać dobrym słowem, wskazówkami, które pomagają na wszelkie różne sposoby. I przez zapraszanie na Oli stronę, i przez zapraszanie na moją książkową stronę, i przez podsyłanie różnorodnych materiałów, i przez angażowanie mnie w różnorodne zadania, bo jako matka dziecka niepełnosprawnego bardzo często spotykam się z sytuacją, kiedy jestem oceniana przez pryzmat tego, że urodziłam niepełnosprawne dziecko.
Czyli coś jednak jest ze mną nie tak. Bo przecież nie umiała sobie zrobić dobrego dziecka, więc na pewno nie jest dobrą specjalistką i tak dalej. No to jest takie mało miasteczkowe, przy czym nie chciałabym obrażać mieszkańców małych miasteczek, tylko pokazywać zamknięcie tego sposobu myślenia. No i to też właśnie w tym obszarze wdzięczności za coś, co się należy po prostu, bo jest zapisane w ustawach. To też jest takie mało miasteczkowe myślenie, że trzeba być wdzięcznym za to, że urzędnik łaskawie nas przyjął, że robił nam łaskę. To jest takie myślenie, może nie mało miasteczkowe, bo to by złe określenie, ale takie jak kiedyś była szlachta, możnowładcy i tak dalej, i łaskawie chłopu pozwolili jeden łan pola więcej uprawiać w zamian za większe opłaty. Wiecie, o co chodzi, nie? Że to taka łaska jest, łaska pańska tak zwana. No i dzisiaj przychodzę do Was z książką bardzo trudną, bo poruszającą bardzo wiele emocji, zachęcającą do przerabiania trudnych tematów, do przemyślenia tego, w jaki sposób przyszłość nami kieruje, tego, w jaki sposób podjęte decyzje, jak podjęte walki wpływają na nasze życie. Jest to książka Bardziej pokochać siebie Aleksandry Sztorc. Opowieść o dziewczynie, prawie 30-letniej, która boryka się ze swoimi własnymi emocjami, z tym, jakie miała doświadczenia w dzieciństwie. W dzieciństwie, kiedy żyła w rodzinie patologicznej, kiedy była tłamszona przez emocje i zachowania swoich uzależnionych rodziców, a później uzależnionego brata. Przechodzimy tu różne etapy empatii, różnorodne etapy terapii, różnorodne etapy relacji z ludźmi. Obserwujemy, w jaki sposób dorosła kobieta boryka się z tymi problemami z dzieciństwa, jak krzywdzi siebie i nie kocha siebie, szuka akceptacji za każdą cenę i tym bardziej, i to sprawia, że jeszcze bardziej krzywdzi siebie, bo wchodzi w relacje toksyczne. I ona na terapii szuka właściwej drogi, w jaki sposób może pokochać siebie, w jaki sposób wyjść naprzeciw teraźniejszości, w jaki sposób pogodzić się z tą trudną przeszłością i przestać usprawiedliwiać nią wszystko zło, całe zło, które się dzieje obecnie. Jest to przede wszystkim opowieść o tym, w jaki sposób możemy uczyć się siebie, w jaki sposób możemy rozwijać każdego dnia talenty, jak analizować swoje błędy i w jaki sposób naprawiać relacje z bliskimi. Jest to opowieść o poszukiwaniu bliskości, o wchodzeniu we własne obszary i akceptowanie siebie, kochanie siebie, o tym, że czasami niektórzy ludzie bardziej kochają innych i szukają w nich, w ich oczach akceptacji, żeby móc pokochać siebie. O tym, że jest to błędna droga i wielu, wielu ważnych rzeczach, które każdy dorosły człowiek powinien przerobić, aby poczuć się szczęśliwym, zaakceptować siebie, pokochać takim, jakim jest, bez udręczania siebie, bez udręczania własnego ciała, bez udręczania własnego umysłu, bez udręczania własnej psychiki. O tym, że dobrze jest szukać pomocy, szukać leczenia, szukać dróg dla siebie, nowych rozwiązań, nie stawiać czasami sobie poprzeczki zbyt wysoko, cieszyć się tym, co się ma, akceptować to, że pewnych rzeczy nie potrafimy zrobić i doceniać w sobie talenty, które odnajdujemy, które mamy. Świetna opowieść, bardzo trudna, czyta się bardzo wolno, bo jest to książka niesamowicie refleksyjna. Mam sporo cytatów wypisanych z niej. Będę Wam podsuwać je co jakiś czas. No i na pewno znajdą się też w recenzji. Zdecydowanie polecam.